Słuchaj, jak jest mało powietrza w kołach, to dętka tak pracuje, że na odcinku 2 km możesz się, wiesz, oberwać węzeł, nie? Aha. On, żeby nie pracował, musi być nabity do 3,5 atmosfery. Nie wiem, czy ja profesjonalnie pojedę, dobra. Spotykamy się na pikniku Lover Rower, święto rowerowe w Nowej Hucie. Wcześniej odbywał się festiwal Rower Rower jako wydarzenia towarzyszące święcie cyklicznemu w Krakowie. Naszym założeniem jest pokazanie ludziom, jak bardzo pozytywnym środkiem transportu jest rower, ile może dać radości. Jest to również festiwal i piknik rodzinny, na którym wszyscy spotykamy się i świetnie bawimy. Słuchajcie, musicie podać jeden przykład. Kiedy rowerzysta może jechać po chodniku lub drodze dla pieszych. Kiedy nie ma na przykład drogi dla rowerów, to można po drodze albo nie, droga dla rowerów nie idzie w tą stronę, gdzie rowerzysta chce jechać. Tu karaka, tu karaka. Naszym zadaniem tutaj będzie zagrać po prostu to uderzenie równo, czyli będzie tu. Tutaj na środeczku musisz ręce położyć i musisz uciskać mocno. O, świetnie. Umiesz liczyć do 10? No to liczymy do 10. Raz, dwa, trzy, cztery. Melisa bardzo mocno się rozrasta. Fajeranek też przycinać go trzeba, bo to pani wyrośnie bardzo mocno. Naciągamy te korzonki tutaj i jak przyjdziesz do domu, to trzeba ją przesadzić, bo to jest tylko taka tymczasowa doniczka, więc teraz nie podlewamy, ale ważne, że jak przesadzisz do tych dobrych doniczek w domu, to trzeba koniecznie te zioła podlać. Proszę bardzo. Osoba prowadząca parę, tu w tym wypadku mamy pewnie, wyciąga lewą rękę. Zuzia, lewa ręka. Do środka koła. Tu jest lewa, koło. Lewa. Każdy daje do środka koła swoją lewą rękę. Witam Państwa na zwiedzaniu obiektów przyszłej trasy schronowej. Dzisiaj zobaczymy sobie dwa takie obiekty. Jeden z nich się znajduje na osiedlu szkolnym 22, a drugi na osiedlu szkolnym 37. Docelowo ta trasa ma objąć 4 obiekty. Pracujemy nad tym bardzo intensywnie. Pozwolenia na budowę już są pozdobywane. Natomiast chcieliśmy pokazać też taki trailer tego, co może się w tych schronach wydarzyć. Pod Nową Hutą nigdy nie było schronów przeciwatomowych. Na pewno nie były to bunkry, tylko rzeczywiście były to schrony przeciwlotnicze, które powstały w latach 50. Koło 50. roku, kiedy wymyślono koncepcję tych schronów, czy stworzono jakieś wytyczne, oczywiście wiedziano, że istnieje broń nuklearna. Natomiast środki przenoszenia tej broni jeszcze były dość prymitywne wówczas.
Raczej je przenoszono samolotami, tej broni atomowej jeszcze wtedy było dość niewiele, więc mając świadomość posiadania dobrej obrony przeciwlotniczej, można się było tego potencjalnie nie obawiać. To jest wyjście ewakuacyjne ze schronu. Każdy schron oczywiście miał korytarz ewakuacyjny, ponieważ wiadomo, no jakby zaczęły tutaj lecieć bomby albo pociski artyleryjskie i budynki by się waliły, no to można było nie wyjść przez te drzwi gazoszczelne, o których rozmawialiśmy. Natomiast każdy schron był wyposażony w korytarz ewakuacyjny, który kończył się właśnie taką konstrukcją, jaką tutaj widzimy. Poza tymi różnymi śladami, o których mówiłem, czyli właśnie tymi wyjściami ewakuacyjnymi, na niektórych blokach nowochódzkich my zlokalizowaliśmy dwa takie bloki. Ostatnio widzieliśmy, że jeden z tych napisów został zamalowany. Też tutaj pojawiają właśnie napisy schron. Także jeden taki napis w Nowej Hucie się zachował z tego, co my wiemy. Ewentualnie bardzo często w Nowej Hucie są takie, widzicie Państwo, taki prostokąt z takimi czterema nitami, prawda? Widzicie wszystko? Za tym kryło się wlot powietrza do filtru wentylatora. Więc jeśli widzimy coś takiego, no to mamy widoczny dowód tego, że w danym budynku znajdował się kiedyś schron. Ten schron jest o tyle nietypowy, że ma okna, co jest niezgodne ze sztuką generalnie, no bo raczej no nie ma to większego sensu, żeby schron miał okna. Natomiast pozostałe elementy tego schronu są takie bardzo typowe, bo są to drzwi gazoszczelne, jest wyjście ewakuacyjne, filtr wentylator zapewne też tam gdzieś jest.